Nawet kiedy mnie z tobą nie ma, nadal czuję twój zapach. Dotyk na mej dłoni. Widzę cię w myślach i rysuję na papierze, aby nie zapomnieć. Fish eye. Tak robisz, o. Tak nauka pozowania, bicek, perspektywa. Toż ty masz większą rękę od całego siebie. Yo, bro! How you doing? Yo, 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 how you doing? Przeszedłem w życiu bardzo dużo złego i dobrego, ale dzisiaj przyszedł odpowiedni moment, żeby pokazać wam, jak zostałem kulturystą. Jesteśmy w Szczecinie. Myślę, że to odpowiednie miejsce, żeby zrobić taki odcinek. Kulturysta. Czajcie? Kulturysta? Turysta? Turysta? Fotografowie. Moi drodzy, ja wam powiem tak. Jesteśmy w Sopocie. Nie w Sopocie. Bardzo mi się podoba tutaj to miejsce, ale tak przyznam wam się, że bez planu. Jest taki zapierdziel, że raz na jakiś czas wypada zrobić jakiegoś spontana. 69 dni bez kontaktu z rzeczywistością. Wyruszyłem w podróż dookoła Szczecina w celu odnalezienia legendarnego skarbu Docentusów. Nie było łatwo. Na drodze stanęły mi potężne wały chrobrego, a droga na szczyt była tylko jedna. To ja cię potem nie ściągnę stamtąd. Bo stary, ja się połamę. No, to wiem. Kto to jest? To AJ. Aha. Nie, to było specjalne. Ale dobrze to zaprojektowali ci architekci. Na pewno wzięli pod uwagę, że jak przyjedzie i będzie się wspinał po tym. I uwzględnili to, żeby dobry chwyt na palce był. Także pozdrawiam architektów. Bardzo zacna robota. Szczecin plus. Run, run! Ale widok, panorama. Zobacz. Ten widok, który tutaj widzicie, nasuwa mi różne myśli, takie do refleksji nakłania i no wszyscy przez to przechodziliśmy, wszyscy, którzy są związani z, pasjonują się sportem, fitnessem, mieli kiedyś z tym styczność, także ja wam troszkę wytłumaczę. O, czasem staracie się, czasem próbujecie, ale i tak nie wychodzi, nie wiecie, co robicie źle. Bardzo często po prostu sprowadza się do tego, że w dzisiejszych czasach, kiedy żyjemy w takim zgiełku i hałasie, w tym pośpiechu. Wszystko zależy od lajków, od Instagramów, od YouTube'ów, od wyświetleń, od statystyk. Nie wiemy, jak się odnaleźć i nie wiemy, jaką strategię obrać. I czasem bardzo często pompujemy łapy i staramy się je tak mocno spompować, żeby one były większe i rosły. Ale ja wam powiem, zwiększenie obwodu ramienia na przykład, to nie jest kwestia treningu, to jest kwestia sprytu, rozplanowania tego, rozumiecie? Więc jeżeli chcecie dobrze wyglądać, to nie musicie trenować, musicie tylko poznać sztukę robienia, sztukę perspektywy, sztukę pozowania. Stoisz tu blisko, tak? Masz jeden samochód, więc jak patrzysz okiem, to ten samochód zajmuje ci pół, w ogóle pół, no tak. Jest ogromny, a tamten wydaje się malutki, tak? Ale jeżeli staniesz dużo dalej i patrzysz tak, to już obydwa samochody wydają się mniejsze. A więc szybka lekcja robienia zdjęć na Instagrama z przypinaniem łapy. Zakładamy okularki, bo bardzo mocno świeci słońce. Stosujemy teraz obiektyw 18 mm, żeby mieć dosyć szeroki kąt widzenia, ponieważ im szerszy taki kąt widzenia, tym łatwiej nam zniekształcić ten obraz, takie złudzenie optyczne nadać. I chcemy, żeby ramię, czyli przedmiot głównego zainteresowania, było jak najbliżej obiektywu, a nasza twarz jak najdalej, aby w stosunku perspektywa wydawała się tak, że nasza głowa wydaje się zmniejszona. Czyli robimy od dołu, pod kątem do góry, bum, napinamy łapę, wychylamy trochę głowy do tyłu,
i mamy ogromny biceps. Korzystajcie tą naukę i wpiszcie na Instagramie hashtag AJ the Polish American, oznaczcie mnie i sprawdzę wasze zdjęcia. Słuchajcie, ale dorwaliśmy taki zachód słońca, normalnie golden hour. Aż trochę trzeba było poświrować, jak widzieliście, od razu mi się jakieś ujęcia z Karate Kida czy z innych judo przypomniały. Tom? Tom? Naprawdę, petarda. Czasem fajne ujęcia wjeżdżają. O tak. Bardzo dobrze. Powoli, powoli. Energia przepływa przez twoje ciało. Oczyszczasz swój umysł. W głowie zostaje ci tylko obraz sztangi i pompy. Już nic innego się nie liczy. Tylko sztanga i pompa. Jednych rodzice uczą, żeby zawsze nosili prezerwatywy, a innych, żeby zawsze nosili obieraczki ze sobą, żeby w każdym miejscu na ziemi zjeść ogórka. Kiedy chcesz, jak chcesz. Patrz, ej, padnij na glebę, błagam cię, 3-4. Odwracamy się i nie ma kamery. Kiedyś mówiłem, że mogę umrzeć, jeżeli zakończę, żebym chociaż coś osiągnął w życiu. I to było dla mnie ukończenie studiów. Jakbym ukończył studia, co zrobiłem, to mówiłem, że to już, że już mogę umierać. Ale teraz mam troszkę większe ambicje. A teraz mieszkasz za kratami. Na życie. Od kiedy Uber jeździ Audi A7? S7. To teraz Bolt jestem, a nie Uber. U was też ten Bolt jest? Nie ma. Bolt to jest Taxify. Yes, u nas w Trójmieście to tam wiesz, nic nie ma jeszcze. Ale, jak nie ma? Jest! Jeździliśmy u was. No to dobra, to ja nie wiem. To było Taxify, a teraz zmieniło nazwę na Bolt. Okej. Subskrybujesz. No jak kanałem. Ktoś trafia na ciebie? No to ktoś musi cię znać, żeby ciebie no tak, ciebie to wpisują jakieś hasła, nie? Zależy. A jak wy szukali? Ja się mogę zmienić, nie wiem, jakby to teraz jest pytanie. Zostawcie mi w komentarzu informację, jak znaleźliście mój kanał, bo teraz jest dywagacja, skąd ludzie trafiają na YouTube'a, po co? I czego szukają, więc jak do mnie trafiliście na kanał, możecie napisać w komentarzu, to później będą... Później będziecie mogli przeczytać i będziecie mieli odpowiedź od moich widzów. Kończymy, to ja nie wiem, co tu się dzieje dzisiaj tak naprawdę, ten vlog to taki wiesz, na dzikich, na wariackich. Co się mówi? Nie wiem, co się mówi. Kiedyś w ogóle, jak jeszcze jak szykowałem się do zawodów z dawnych lat, to ja do każdego posiłku, po każdym posiłku wypijałem litr coli. Do każdego posiłku. 6 razy dziennie litr coli do każdego posiłku, żeby nie czuć tego głodu i żeby wypełnić żołądek. Nie? Co teraz wiem, że kurczę. Ale litr coli to ile to. No, ale nie no, zero, nie? Ale to i tak, to mnie nie tłumaczy, bo to tak czy i tak to trucizna, nie? Dla mnie to była degeneracja organizmu. Nie ma co marnować czasu na nagrywanie, tylko wam pokażę, co tutaj się dzieje. Z numerem 69. No, prawo zwrot, pozycja bokiem. Jaka calineczka. Prawo zwrot, pozycja tyłem. Łydkę pokaż, łydkę. O właśnie, dobrze. Siedzi teraz. Prawo zwrot, pozycja bokiem. Opuść bark.